gość Radia Oko. A w moim studiu kolejny gość, jest nim sierżant Daniel Dąbrowski, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Przytułach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No najpierw prywatnie, jak przygotowania do świąt? A przygotowania do świąt bardzo dobrze, dziękuję. Powolutku zakupy, prezenty już prawie na finiszu, także dziękuję. No właśnie, prywatnie trzeba się z tym wszystkim wyrabiać, bo i zawodowo jest co robić. Oj tak, zawodowo jest co robić, jak najbardziej. U nas w zakładzie karnym też prężnie przygotowania do świąt trwają. Wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych organizują i planują zajęcia osadzonym ukierunkowane na konstruktywne zagospodarowanie czasu oraz wdrażanie właśnie prospołecznych postaw i form aktywności. Szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia takie aktywności są też bardzo cenne. Między innymi skazani są aktywizowani do robienia szopki bożonarodzeniowej, tudzież innych właśnie rzeczy, takich jak ozdoby świąteczne, bombki, które są w tym roku akurat będą przekazane na licytację szkolną, której celem będzie wsparcie leczenia niepełnosprawnego chłopca. Czyli powiedz, wielu, no bo osadzonych troszeczkę jest, wiele osób bierze w tym udział? No wiem, że nam dokładnie to pewnie się ciężko będzie powiedzieć. To znaczy, to jest to grupa osób, które uczestniczą w tych zajęciach kulturalno-oświatowych. Jest to grupa około 20 skazanych. No to fajnie. Oczywiście pod nadzorem wychowawczyni do spraw kulturalno-oświatowych, pani Iwony, ona koordynuje tą akcję właśnie robienia tych ozdób, bombek. No i przyjemne, spożyteczne, można powiedzieć, ponieważ gdzieś tam właśnie ta pomoc potrzebującym, w tym przypadku niepełnosprawnego chłopca, ale także no czynnik resocjalizacyjny. To nie jest jedyna akcja, w jakiej bierzecie udział, bo też chyba, że tak powiem, maczacie swoje palce w szlachetnej paczce. Tak, tutaj jak co roku skazani z zakładu karnego w Przytułach Starych, także pod nadzorem właśnie wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych, w tym przypadku majora Pawła Suskiego, jak co roku od początku akcji szlachetna paczka angażują się w to wydarzenie poprzez rozwożenie paczek pojazdem konwojowym Służby Więziennej dla potrzebujących. Cóż jeszcze robicie w tym okresie świątecznym? Oj, tych aktywizacji jest niemało, ponieważ dodatkowo, aby tak, wiadomo, jest to okres bardzo szczególny, żeby ci osadzeni, którzy są no, za murami tego więzienia i krat, poczuli jednak namiastkę tych świąt Bożego Narodzenia, kadra więzienna organizuje im dzięki podpisanemu porozumieniu i współpracy z Nadleśnictwem Ostrołęka, również jak co roku tak naprawdę, organizuje im gałązkę do celi, czyli tak jakby namiastkę tej tradycji świąt Bożego Narodzenia, ubierania choinki, aby mogli no, jednak troszeczkę poczuć chociaż ten zapach tej choinki, prawda, tych świąt. Dodatkowo w okresie świąt Bożego Narodzenia, zarówno świąt Bożego Narodzenia, jak i świąt Wielkiej Nocy, są specyficzne widzenia skazanych z rodzinami. Jeżeli ku temu są warunki, także są tak organizowane dodatkowe takie widzenia właśnie w tym okresie świąt Bożego Narodzenia, tudzież świąt Wielkanocy. W najbliższym czasie też będą takie koncerty religijne połączone z koncertem uwielbieniowym, takie dosyć specyficzne, świąteczne, w cudzysłowie klimaty będą przedstawiane. Cóż więcej mogę dodać? No dzieje się naprawdę sporo i też ja myślę, że normalnie organizacja, tak jak tu miałem wcześniej gości, to jest taki dosyć długi i często skomplikowany proces, ale u was jest jeszcze do tego specyficzny, więc chyba jest jeszcze trudniej. No tak, pomimo, że wiele się dzieje, wiadomo, musi być to w granicach rozsądku i zachowanie wszelkich jakichś warunków bezpieczeństwa, prawda? Także
dużo się dzieje, ale z głową tak naprawdę. Dodatkowo chciałbym jeszcze tu wspomnieć, bo oprócz naszej jednostki, także inne jednostki Okręgu Warszawskiego, czyli Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, angażują się w różne inne liczne akcje charytatywne. Taką fajną akcją, która też już jest od kilku lat, jest to akcja Rudacy Bohaterom, która polega na zbiórce żywności, środków higieny dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, w tym kombatantów i powstańców. Zebrane dary jadą między innymi na Litwę, Łotwę, Ukrainę czy do Rumunii i Mołdawii. Akcja pomocy dla bohaterów polskiej wolności odbywa się dwa razy w roku, właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale także w okresie właśnie Wielkiej Nocy. My jako zakład karny w Przytułach Starych również braliśmy w tej akcji udział w poprzednich edycjach, właśnie w porozumieniu także z klubem motocyklowym Galloping Bulls. Zawoziliśmy dary na Wileńszczyznę, z tego co pamiętam. W tym roku troszeczkę skupiliśmy się na akcji takiej lokalnej i wewnętrznej, charytatywnej, o której zaraz parę słów wspomnę. A jeżeli chodzi o Rodacy Bohaterom, zamierzamy wziąć udział na okres Świąt Wielkiej Nocy w tej fajnej inicjatywie. Wiadomo, no, okres Świąt Wielkiej Nocy i Świąt Bożego Narodzenia jest to szczególny okres, gdzie funkcjonariusze no, otwierają swoje serca, wszyscy ludzie otwierają swoje serca, funkcjonariusze też są bardzo wrażliwi na dobro drugiego człowieka, na jego wrażliwość i krzywdę, jeżeli się mu dzieje. Dlatego stąd w ciągu roku jest bardzo dużo fajnych akcji, gdzie spontanicznie wręcz, nie trzeba nikogo zachęcać do różnych projektów i różnych działań, bo funkcjonariusze sami, tak jak do mnie, różne osoby przychodzą, robimy to i to i to. Nie ma problemu. Ja ci pomogę, ja zrobię to, ty zrobisz to. 10 minut mamy plan. Tak samo teraz, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, no gdzieś tam ta wrażliwość się powiększa. Szczególnie jeżeli dzieje się krzywda drugiemu człowiekowi, a formacje mundurowe są bardzo, bardzo zżyte ze sobą i funkcjonariusze zrzeszający się w tych formacjach bardzo dbają o siebie. Jeden za drugiego by wskoczył przysłowiowy ogień. My też mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację w ostatnim czasie. No i chcemy pomóc po prostu rodzinie naszego funkcjonariusza, który odszedł na wieczną służbę. Też już po raz kolejny zresztą angażujemy się w pewną pomoc materialną dla tej rodziny. Także jest to bardzo poruszające. No i budujące wręcz, że możemy jeden za drugiego, na jeden na drugiego liczyć, tak? Cóż jeszcze? Jeszcze tak na koniec chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy i zachęcić słuchaczy, bo może nie każdy jeszcze słyszał. Krwiodawstwo. Turniej, dokładnie. Turniej strzelecki, troszeczkę na wzór policji, która też latem organizowała podobny turniej strzelecki, a my jako Służba Więzienna Zakład Karny w Przytułach Starych poszliśmy ich śladem i w ramach akcji Nasza Krew, Nasza Ojczyzna. Czyli jest to taka ogólnopolska duża akcja honorowych krwiodawców krwi, służb mundurowych. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich honorowych dawców krwi, którzy tak naprawdę od początku akcji Nasza Krew, Nasza Ojczyzna, czyli 25 października zaczęła się akcja, którzy od tego momentu oddali krew, mogą wziąć udział w tym turnieju strzeleckim. Turniej strzelecki odbywa się na strzelnicy cyfrowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wystarczy przedstawić dowód oddania krwi właśnie w okresie od 25 października, mimo że tak naprawdę formalnie akcja 20 listopada się zaczęła, ale bo to jest w ramach akcji Nasza Krew, Nasza Ojczyzna, ten turniej strzelecki, strzał w dziesiątkę, wirtualne strzelanie, realne pomaganie pod takim hasłem.
Mimo, że od 20 listopada ten turniej tak naprawdę ruszył, ale od 25 października osoby, które oddały krew, też są honorowane i brane pod udział, pod uwagę w zabawie, tak? Co ważne, wyróżniamy osoby w kategorii mundur i w kategorii open. Także to nie tylko dla służb mundurowych, każdy, kto dzieli się tym cennym płynem, może wziąć udział w tej zabawie. Gala podsumowująca będzie 21 grudnia. Do 20 grudnia można oddawać krew na warunkach oczywiście ustalonych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i w godzinach otwarcia strzelnicy. Przewidziane są fajne nagrody, puchary, także serdecznie zapraszam i cóż. To na koniec może jakieś skorzystasz i jakieś życzenia świąteczne zaproszę przy naszej rozgłośni. A oczywiście, szczególne życzenia bożonarodzeniowe dla słuchaczy Radio Oko, ale także dla wszystkich słuchaczy i dla wszystkich tak naprawdę, którzy otwierają serca w tym czasie na drugiego człowieka, bo dobro wraca, tak? Dobro wraca i pamiętajmy o tym. Wszystkim wesołych świąt życzę. Szanujmy się i dbajmy o siebie. A życzył Państwu sierżant Daniel Dąbrowski, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Przytułach. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, również wszystkiego najlepszego. Gość Radia Oko.